Witam, oto wiertarka, wkrętarka Makita. Model DHP453RFE. Koszt zakupu sięga nawet 1000 zł, można już kupić za 900. Nowy, bardzo dobry, profesjonalny sprzęt. W takiej stylowej walizeczce. Opakowanie na pewno dobre i wytrzymałe, zamykane na klamerkę, wygodne do przenoszenia i na pewno może to opakowanie pomóc w razie czego niejedną rzecz przetrwać. Zamykane na takie klamry, otwieramy, oczom naszym ukazuje się wkrętarka. Tak wygląda ta wkrętarka, w zestawie jest ładowarka, przewód, ładowarka jest szybka. Baterie 3 amperogodzinne 18 V. Jedna bateria jest od razu podłączona. Wkłada się je bez problemu. Tutaj możemy od razu z tyłu sprawdzić stan naładowania baterii. Bateria naładowana na maksa. Możemy sprawdzić stan naładowania baterii tej, która jest już podłączona. Też jest naładowana na maksa. Ładowarka jest szybka, 3 ampere godziny 8 V, czyli bardzo dobra bateria. Koszt zakupu całego zestawu, jak mówię, koło 1000 zł nawet. Tutaj instrukcja obsługi, oczywiście europejska. Ładowarka zabezpieczona w ten sposób, żeby nic nam się nie stało. Szybkie ładowanie, tutaj diody, które informują nas o stanie naładowania baterii. Ładowarka, przewód. Wkładamy do gniazdka, baterie bardzo szybko się ładują. Jest to naprawdę bardzo dobry i profesjonalny sprzęt. Tutaj proszę, mamy przełącznik, który powoduje, że nie możemy wcisnąć. W zależności od jego położenia wkręcamy albo wykręcamy. Mamy tutaj 14 sił, mamy tutaj biegi. Bieg drugi, czyli bieg szybszy, do 1200 bodajże obrotów. Bieg pierwszy, od 400 do 800 obrotów, czyli jest wolniej. Dalej sobie ustawiamy. Tutaj korpus do wymiany ostrza. Na urządzenie mamy 2 lata gwarancji. Na akumulatory jest pół roku gwarancji, więc dosyć słabo. 18 V, 3 ampere godziny litium jonowy. Czyli akumulatory raczej na trochę wiercenia nam wystarczą. Wymienia się łatwo. Wciskamy tutaj ten przycisk i akumulator nam wtedy odchodzi. Montaż, ładowanie bezproblemowe. Wkładamy. Już bateria jest zamknięta, wyjmujemy ten przycisk i przesuwamy, wyjęte, włożone. Dostajemy też takiego bita do wkręcania śrub gwiazdkowych, wkrętów gwiazdkowych, jak i płaskich. Ciekawe. Mamy tutaj pierścień do regulacji wielkości momentu obrotowego w skali. Od 1 do 16. Mamy oczywiście wiercenie. To wtedy nie ma. Pierwszy bieg to bodajże od 0 do 400 obrotów. Drugi bieg to 1200, ale od 0 do 400 mamy większy moment. Ostrze wymieniamy kręcąc tym ruchomym pierścieniem. Odkręcamy, ostrze wychodzi. Wkładamy, zakręcamy. Ostrze jest zakręcone. I wszystko działa. Tutaj przycisk, wiadomo, uruchamianie, tutaj do przodu, do tyłu, udar, wkręcanie. Naprawdę porządny, profesjonalny sprzęt, który przyda się każdemu, do warsztatu, do domu, do napraw. Profesjonalny sprzęt za 1000 zł. Ładowarka, jak już wspominałem, 22 minuty jest w stanie naładować baterię do pełna, więc jest to bardzo szybka ładowarka. Walizka porządna, sprzęt podobna, porządna. Żadna śrubka nie powinna się dać nie wykręcić tym sprzętem. Te baterie litowo-jonowe pasują do około 270 urządzeń warsztatowych.
warsztatowych, ogrodniczych, także utrzymanie czystości w domu. Ten akumulator pasuje do 270 urządzeń firmy Makita oczywiście. Rozmiar uchwytu jest w stanie pomieścić wiertła od 1,5 do 13 mm. Bierzemy wkręt, ustawiamy na wkręcanie, czyli tutaj tak, i wkręcamy ten malutki wkręt. Wkręca się bez problemu, błyskawicznie, szybko, w ogóle nie czuć, że się wkręca. Wykręcamy, nie chcemy przykręcić do podłogi. Tak samo możemy wiercić. A, dobra, źle. Pierwszy zakres od odbił się do od 0 do 400. To jest na dwójka. Weźmiemy na jedynkę, gdzie jest mniejszy zakres. No, wyszedł nam bit magnetycznie. Dobra, wykręcamy. Czy jest różnica? Wkręcamy. Teraz widać, wiertarka, wkrętarka pracuje wolniej. Nie chcemy przywiercić się do podłogi. Sprawdzimy. Nie przywierciliśmy się. Dobra, wkładamy, wykręcamy. I tak bez problemu wywierciliśmy małą wkrętem takie dziury. Sprzęt działa naprawdę profesjonalnie. Jest to sprzęt taki z wyższej półki, na który na pewno wiele osób, jeśli zajmuje się amatorsko zabawą, nie będzie chciało kręcić. 0,13 mm, 0,13 mm, Fit 13 mm dla udaru i dla wkręcania. Makita UK LTD. Winklot made in China. Oczywiście, no gdzie mogłoby być wyprodukowane. Ale widać, Chińczycy to już nie te same stare chińskie badziewia, tylko także wiadomo, że produkują tam po prostu firmy profesjonalny sprzęt. No sama Makita jest po prostu niesamowicie dobrym, wykonanym w bardzo dobrej jakości sprzętem. Ciężar tego urządzenia to około 2 kg chciałem powiedzieć. Biegi jedynka, dwójka. Dwójka, tak jak mówiłem, bieg szybszy. Jedynka wolniejszy, regulacja momentu obrotowego. Pierścień. Obsługa jest bardzo łatwa, nie jest to skomplikowane urządzenie. Akumulatory, tak jak mówiłem, wymienia się łatwo. Szybkość ładowania 22 minuty. Robi naprawdę duże wrażenie. Sprzęt naprawdę warty, godny polecenia. Jak ktoś potrzebuje i tak dalej. Tylko mówię, musi się liczyć z kosztem około 1000 zł. Ale w zestawie dostajemy szybką ładowarkę i oczywiście dwa te litowo-jonowe akumulatory, które powodują to, że można je wykorzystać do 270 innych urządzeń Makity. Ogrodowego sprzętu, sprzętu do utrzymania czystości w domu, sprzętu warsztatowego. Więc jest to taki uniwersalny dość sprzęt. Makita jest oczywiście firmą dosyć dobrą i nie da się uszykać, bo nie da się nie powiedzieć, że nie robi profesjonalnego, dobrej jakości sprzętu. Ja wkrętarkę osobiście polecam. Jest wykonana świetnie. Jest widać taka wytrzymała. Jest dosyć ciężka. Uchwyt jest bardzo dobrze wyprofilowany. Dobrze leży w dłoni. Ręka się nie męczy. I można naprawdę wykorzystywać do profesjonalnych prac. Tutaj ta końcówka, ten bit, to jest już oczywiście inny. W zestawie jest inny, on jest magnetyczny. Dzięki temu łatwiej wchodzi, trzyma, jak również trzyma śrubki. O, proszę. I dzięki temu mamy ułatwioną pracę. Jeszcze raz może wkręcimy. Samo nie wejdzie, trzeba zaczepić. Taki uchwyt magnetyczny powoduje to, że mamy dużo łatwiejszą robotę. Dobra, wkręcanie, wykręcanie, wykręcanie, zmieniamy tutaj i teraz mamy, klikałem i chyba nie zmieniłem w końcu, dobra, wysunięte, tak, teraz się wkręca,
Teraz się wykręca. Już nie będę pokazywał innych udarów i tak dalej. Ale jak mamy do skręcenia szafy, czy do wywiercenia nawet porządną dziurę rzędu 13 mm w drewnie, w stali, tak? Co tutaj jest? A, udar 13 mm. 18, 1300 minut. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Już nie będę mówił, ale polecam sprzęt. W każdym bądź razie, więc jeśli ktoś chce, ma na tyle zasobny portfel, żeby kupić, to urządzenie warte polecenia jest. Jeśli się zamierza kupić urządzenie z tej półki cenowej, to na pewno ta Makita jest warta rozważenia. Dziękuję i pozdrawiam.